Krystyna Czubówna od kilkudziesięciu lat jest jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych osobistości telewizyjnych związanych z mediami publicznymi. W trakcie swojej intensywnej kariery stała się prawdziwą ikoną TVP, a jej głos kojarzy dziś niemal każdy Polak. Dziennikarka, która ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród, w tym trzy wiktory, cztery telekamery, a także tytuł mistrza mowy Polski. Największą sławę zyskała dzięki programowi Zwierzęta Świata, który zadebiutował na antenie w połowie lat 80. Chociaż popularna lektorka skończyła niedawno 70 lat, wciąż jest aktywna zawodowo można usłyszeć ją w wielu programach przyrodniczych. Pracuje także przy realizacji audiobooków. Co ciekawe, Krystyna Czubówna nigdy nie marzyła o tym, by pracować w telewizji. Jako nastolatka chciała zostać zawodowym muzykiem. To wynagradzało mi w jakiś sposób moje niespełnione marzenie, by grać na jakimś instrumencie, do czego nie przywiązywali wagi moi rodzice, mówiła w rozmowie z merlin.pl. U szczytu popularności, potrwającej kilkanaście lat owocnej współpracy, dziennikarka nieoczekiwanie zniknęła z anteny TVP. Jak się później okazało, decyzję podjęła po tym, jak z pracą na Woronicza pożegnała się duża część ekipy współpracującej z nią przy programach przyrodniczych. A po 2000 roku nasz zespół zdziesiątkowano. Nie było już żadnej kotwicy, która by mnie tam trzymała, mówiła w wywiadzie dla tygodnika Ciechanowskiego. Weszło na jaw, że już od dawna nosiła się z takim zamiarem. Życie w telewizji jest bardzo trudne. Wiele razy przymierzałam się do odejścia i zawsze górę brały sentymenty. Bardzo lubię pracę zespołową i identyfikuję się z zespołem, dodała. Jakby tego było mało, ujawniono informacje. Że popularna spikerka zarabiała nieproporcjonalnie małe pieniądze, za dzień pracy otrzymywała około 300 zł. Wynagrodzenie pracowników TVP wzrosło. Po jej odejściu ze stacji. Dopiero później przyszedł czas, w którym TVP uznała, że gwiazdy trzeba dobrze opłacać, tłumaczyła. Krystyna Czubówna musiała dorobić do skromnej pensji i w tym samym czasie zatrudniona była także w telekomunikacji polskiej. Ostatnio 70, latka coraz rzadziej pojawia się na antenie. Wciąż jeszcze można usłyszeć ją między innymi w przyrodniczym programie Nasza planeta, dostępnym w jednym z największych serwisów streamingowych. Niezwykle rzadko udziela także wywiadów. Okazuje się, że nie do końca zadowolona jest efektów końcowych rozmów z dziennikarzami. Przeprowadzony wywiad może być bardzo sympatyczny, a potem w prasie czytam coś zupełnie innego. Ponieważ jest w mniejszym lub większym stopniu modyfikowany, tłumaczyła Mateuszowi Szymkowiakowi z serwisu Świat Gwiazd. Zobacz też, Krystyna Czubówna ma pretensje do mediów. Przekręcali jej słowa Krystyna Czubówna po 70. Zrealizuje swoje marzenie zaskakujące alla na Krupy o rodzinistwie. Dotąd tego nie mówił Krystyna, czubówna TVP zwierzęta świata wciąż jest aktywna zawodowo, jako nastolatka chciała zostać. Zawodowym muzykiem. Dziennikarka nieoczekiwanie zniknęła z anteny TVP, pożegnała się duża część ekipy współpracującej z nią przy programach przyrodniczych. Nie było już żadnej kotwicy. Która by mnie tam trzymała już od dawna nosiła się z takim zamiarem. Bardzo lubię pracę zespołową i identyfikuję się z zespołem. Popularna spikerka zarabiała nieproporcjonalnie małe pieniądze. Dopiero później przyszedł czas, w którym TVP oznała, że gwiazdy trzeba dobrze opłacać. W tym samym czasie zatrudniona była także w telekomunikacji polskiej. Nie do końca zadowolona jest efektów końcowych rozmów z dziennikarzami. Zobacz też, Krystyna Czubówna ma pretensje do mediów. Przekręcali jej słowa Krystyna Czubówna po siedemdziesiąt. Zrealizuje swoje marzenie zaskakujące Alla na krupy o rodzinistwie. Dotąd tego nie mówił.